Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 był podstawowym narzędziem realizacji polityki rolnej Unii Europejskiej. Przyczynił się do rozwiązywania problemów strukturalnych polskiego rolnictwa oraz poprawy jakości warunków życia na obszarach wiejskich. Dzięki funduszom PROW wiele podlaskich wsi przebudowało na przykład stacje uzdatniania wody. Powstały place zabaw, skateparki, wybudowano nowe parkingi, chodniki i place targowe. Z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich skorzystało też wiele wiejskich świetlic. Nowa perspektywa PROW na lata 2014-2020 daje kolejne szanse na rozwój i modernizację. Przypomnę, że od początku wejścia do Unii jeszcze razem ze środkami przedakcesyjnymi to jest ponad 15 miliardów złotych na nasze województwo wpłynęło do dnia dzisiejszego. A w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 7-13 w tej perspektywie prawie 5 miliardów euro, znaczy ponad 5 miliardów euro. Spotkanie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku inaugurujące nowy program zorganizowało kilka instytucji. Samorząd Województwa Podlaskiego, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku, Podlaska Izba Rolnicza oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Konferencja była elementem działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020. Została zorganizowana w formie debaty z udziałem instytucji zaangażowanych w PROW oraz praktyków. Szpital Wojewódzki w Białymstoku ma własny nowoczesny sprzęt do rezonansu magnetycznego. Nowa aparatura pozwoli na diagnozowanie pacjentów szpitala na miejscu, bez konieczności odsyłania ich do innych przychodni. Dzięki temu skróci się czas oczekiwania na badanie. Jest niezmiernie miło, że po raz kolejny już ten ciąg inwestycyjny w naszym szpitalu wojewódzkim, on jest realizowany. Z tego miejsca chciałbym mocno podziękować naszym radnym na ręce przewodniczącego, sejmiku wojewódzkiego, tutaj jest wspólnie przewodniczący Komisji Zdrowia, Władysław Kwaterski. I ten ciąg, który rozpoczęliśmy 7 lat temu, to był ten ciężki, mozolna praca. Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego profesor Marian Szamatowicz podkreślał, że szpitale wojewódzkie w regionie mają bardzo nowoczesną bazę, ale często też problemy z jej właściwym wykorzystaniem. Powodem tego są ograniczenia finansowe narzucane przez kontrakty NFZ. Jestem przekonany, że ten aparat, ta pracownia będzie służyła bardzo dobrze naszym pacjentom, czego im życzę, a panu dyrektorowi, żeby nie miał problemów z wykorzystaniem tego wspaniałego urządzenia. Aparat do rezonansu magnetycznego kosztował 4 500 000 zł. Został zakupiony w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Pierwsze badania nowym aparatem mają być wykonywane już w grudniu. Jeśli uda się podpisać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, wtedy na rezonans do szpitala wojewódzkiego będą mogły się zgłaszać również inne osoby, a nie tylko pacjenci szpitala. Samorząd województwa stawia na odnawialne źródła energii. Na własnym przykładzie pokazuje innym samorządom, w jaki sposób szukać oszczędności. Właśnie została podpisana umowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Poleskiej w Białymstoku. Przewidujemy, że z jednej strony urząd będzie zasilany przez prąd z natury. I z tego warto się nie tylko cieszyć, ale pokazywać, że po prostu można to robić i wykorzystywać takie kubatury, jak chociażby budynków Urzędu Marszałkowskiego do tego, aby tą energię pozyskiwać z natury. Wykonawcą inwestycji jest firma Flexi Power Group z Pabianic. Bardzo się cieszę, że udało nam się wygrać tutaj ten przetarg. Tak jak tutaj pan marszałek wspomniał, będzie to jedna z pierwszych tak dużych inwestycji fotowoltaicznych w tym rejonie. Cieszymy się, że nam udało się z dość daleka tutaj wygrać i będziemy realizowali tą inwestycję, która da właśnie przykład gminom, miastom na to, żeby w tym kierunku, w
tym kierunku też pozyskiwały środki i realizowały inwestycje. Do końca listopada 2015 roku na budynku A zostanie zainstalowanych 111 paneli, z tego na dachu 76 sztuk, na ścianie południowo-wschodniej 35. Obiekt ma dogodne warunki, by zainstalować na nim takie instalacje. Dach jest płaski, z kolei elewacja w tej części nie ma okien i nie przysłaniają jej inne budynki. Dlatego warto wykorzystać tę powierzchnię, by produkować energię przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego. Koszt inwestycji wynosi 468 tysięcy złotych i zostanie sfinansowany w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Dzięki tej inwestycji zmniejszą się koszty utrzymania budynku. Sieć szerokopasmowa Województwa Podlaskiego szansą dla operatorów telekomunikacyjnych na rozszerzanie zasięgu swojego działania, poprawienie parametrów i zwiększenie oferty dla klientów. Nowoczesna sieć światłowodowa daje nowe, niedostępne do tej pory możliwości. Sprawdź szczegóły inwestycji na stronie SSPW wrotapodlasia.pl. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.